No właśnie. Delikatnie odkładamy na miejsce. Delikatnie. To się wytnie. Dzień dobry. To jak ciekawego. Ach, no właśnie. Sprawdzamy. A u pana? A po staremu. Po staremu? No to dobrze. A co to jest? A nie wiem, to chyba jest jakiś system alarmowy. Może. Ale on jest całkowicie nowy. No to trzeba brać. No trzeba. Do zobaczenia. Do widzenia. Właśnie podjechaliśmy, a tutaj pan sobie zabrał. Także było, czekało, pan zdąży sobie to zapakować. Hejo, hejo. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy na śmietnikowy spacerek. Kochani, no teraz w sumie to powinniście oglądać filmik z Targu Staroci z Ustronia. No właśnie. No ale skoro nie ma filmiku z Targu Staroci, to musiało się coś po drodze wydarzyć. Jakiś zbieg okoliczności. W ogóle cyrki na kółkach były, kochani, bo tak na początku powiemy wam, że no byliśmy w Ustroniu, oczywiście, że byliśmy. Wcześnie rano, jak to my zawsze, gapy. No i wspominaliśmy wam nawet na live, że tam jest czwarta, zawsze każda czwarta niedziela miesiąca. No i tak, rzeczywiście czwarta, tylko że ten miesiąc ma 5 niedziel i tam pewnie chyba się coś tak przyzwyczaili się ludzie, że czwarta to dla nich jest ostatnia niedziela. Więc, bo tych 5 niedziel w miesiącu, w roku, no to jest rzadko. Rzadko. Jest mało. No, więc czwarta dla nich jest ostatnia. No i jak się okazało, Targ Staroci w Ustroniu jest, ale za tydzień. No i co, a my tak wcześnie przyjechaliśmy. Zapakowani, fajnie, elegancko. Wzięliśmy namiot, chociaż tam namiot nie był potrzebny, bo tam pod zadaszeniem wszystko fajnie było. No zdziwiliśmy się troszeczkę, że o godzinie 6 nie ma nikogo, 7 nie ma nikogo. Co jest grane? Marcin był. Marcin, pozdrawiamy Marcina. Tak, jeszcze tam jeden pan przyjechał. Drugi przyjechał jeszcze. No i mówi, panowie, tutaj nic nie będzie z tego. No. Ja też zapomniałem przecież. Byłem święci przekonany, że to ostatnia niedziela. No, no i tak wyszło, kochani, że z Ustronia nici. Ale pojechaliśmy do Kent. No bo jak już byliśmy niedaleko, mówimy, a już, czorty, pojedziemy w zobaczyć inne miejsce, nowe tak miejsce. Także pierwszy raz, kochani, byliśmy na Targu Staroci w innym województwie. O rajuśku, te aparaty to jeżdżą coraz dalej ich wywozi. Ale powiem wam, że kompletnie nic nie nagrywaliśmy. Byliśmy tak podłamani tym Ustroniem, bo myśleliśmy, że tam, wiecie, kuracjusze, nie kuracjusze, wiecie, tam będzie... Nastawiliśmy się bardzo. Nastawiliśmy się, no Edytka dobrze mówi, bo bananówek nie wzięliśmy, wzięliśmy tylko stoliki, na stoliki te fajniejsze rzeczy. Tak. Okazało się, że tam Targu Staroci nie ma. W Kętach to nie jest klient na taki towar. No gdybyśmy mieli bananówki, to by było to by super. Nie? To by było plądrowanie. Natomiast no nie wzięliśmy bananówek, pojechaliśmy, jak ja mówię, na pałę z tymi fajniejszymi rzeczami, no i nie sprawdziło się kompletnie. Dlatego no podłamani troszeczkę, ale w sumie to nie było źle, bo nowe miejsce, nowe doświadczenie, piękna pogoda była. W sumie to na plus, nie? No tak tylko, jest, że strasznie, strasznie daleko. No właśnie. Zobaczymy. Dlatego, kochani, teraz z samego rana, o poranku, lecimy na śmietnikowy spacer. Nie wiemy, czy będzie tak owocny jak ostatni, ale jesteśmy dobrej myśli. I naprawdę, kochani, bardzo wam dziękujemy za miłe przyjęcie tego filmiku. Też jesteście w szoku, jak można było znaleźć. Pisaliście, jedna to już sukces, dwie to jest po prostu coś niesamowitego, ale trzy to jest jakiś kosmos, magia, nie wiem, jak to nazwać. To siok i to do kwadratu. Także zobaczymy, jak będzie, co dzisiaj dzień przyniesie, ale no bardzo się cieszymy, bo gdybyśmy ich nie znaleźli, gdybyśmy ich nie dostrzegli, one by wylądowały gdzieś na wysypisku, by się pobiły, by się, wiecie, tak, potłukły. Tak. No a tak to mogliśmy i my być w szoku i podziwiać te piękne rzeczy i wy tak samo. Dokładnie. Coś niesamowitego, także dobra, dosyć gadania, bo już gadam chyba 15 minut. To teraz widzimy się tam. Widzimy się przy pierwszym na zbiórce, wiadomo. Tak jest, także ubierajcie się. Tylko nie za ciepło, bo zobaczcie, jest naprawdę 6 godzina, a my na lajcie. W końcu. Lecimy do pierwszego. No i są déjà vu. Oho, a co dobry znak. No właśnie.
Ta wanna była, ale doszły déjà vu, ale zobaczcie, jakim pięknym stanie. No z daleka to jest po prostu mistrzostwo. A tutaj zerknijcie. Oj, coś z ostrością. To słońce może, nie? Ale naprawdę! Super! No, no i tak, zobaczcie, co się dzieje. Hops! Chyba nie trafiliśmy. No właśnie. Która jest godzina, Edytka, szybciutko? Aktualizacja. 10 po 6. 10 po 6, no, za późno. No właśnie. Zaspaliśmy tym razem. No to taki widoczek za nami. Pogadaliśmy sobie chwilkę z panami i mówimy, co tak wcześnie? Nawet nie dacie aparatom się rozejrzeć. A on mówi, co zrobić? I się pytam, to na Wrocławska już cała splądrowana. Nie ma co iść? Nie ma. Także zobaczymy. No to będzie spacerek dla zdrowotności. No, ale na pewno miejsce na gabaryty. Może coś tam będzie właśnie, nie? No bo pojemniki i kosze tutaj już są puste. Niestety. O, tak jak mówiliśmy, gabaryty niewywożone jeszcze, no ale to, czy to już było, czy nie było, ciężko stwierdzić. Tutaj jest jakiś pluszak wielki, tam jest drugi. Edytka przegląda kartoniki. Tutaj jest jakiś pluszak, ale wiecie co, my tych pluszaczków już nie zabieramy, tak? Ale... O! Popatrzymy. O, tutaj jest rozpruty nawet ten misio jeden. A tu... O, ale tutaj coś jest, jakieś wideo, czy co tutaj jest? O! Sięgnie? Lenovo. Nie, to jest komputer chyba. Czekajcie, wyciągnę i zaraz wam pokażę. No i co to? Czekajcie, bo tutaj ciężki jak byk. Tutaj odpada to, ale to chyba komputer. Lenovo. To jest troszeczkę chyba już też rozwalony. Okurzony. Ciężki jak byk. Takie wejścia, bardzo proszę. Na początku myślałem, że to wideo. Bo tak przypomina, nie? Tak. Troszeczkę. Dobra. Ale nie wiem, czy to sens jest zabierania tego. Jak może, się wszystko rozpada. Może ktoś, kto szuka metali kolorowych na słom, sobie tutaj odłożymy go może bliżej, żeby ktoś zauważył. O. I tyle. A tam? Pusto? Pusto. To zamykane. Trudno. Ale gabaryty są. Tutaj zaraz się rozejrzymy, ale zobaczcie, pamiętacie? Ostatnio na filmiku mówiliśmy... Znowu? No właśnie. A już chciałem pochwalić, że przywieźli. No właśnie. Ktoś obejrzał filmik i oddał kontener aparatom. A tu? Ta, oddają. Specjalnie jeszcze przed nocem zabrali. My już się ucieszyliśmy, że dowieźli. Zreflektowali się, powiedzieli, nie, tak nie możemy aparatom robić. A tu proszę. O rajuśku, zostały nam gabaryty porozwalane. To było chyba tak jak ostatnio, tylko coś podochodziło pewnie. Trzeba przeglądać każde kartoniki, wszystko dokładnie, bo wiadomo, skarby czają się nie wiadomo gdzie. Zaglądamy do środka, tu są jakieś patelnie. O, amelionowe, pusto, to musiał ktoś chyba, tutaj coś jest, to ja nie wiem, jak oni wy... O, tutaj jest, zobaczcie. Może tutaj jednak nie byli. A tu pusto. A tu pusto? No. To
Nie wiem, może byli, ale nie wzięli wszystkiego, nie wiem. Szkło. O, z górką. Buteleczki, butelunie, słoiczki. Pobity wazon. Gdzie mamy wazonik? No to nie widzimy, to musimy przejść z tamtej strony. Coś jest, ale spróbujemy wyciągnąć może. On jest potuczony. Z ciekawości, co to było? Dobra. Z ciekawości. Jak ci się uda? A co ma się nie udać? A co ma się nie udać? O, fajny. Chyba, że to była osłonka. Oryginalnie, nie wiem. Oryginalnie taki spękany, nie? Ładnie tak, to wygląda. Tak. No niestety dziabnięty. No właśnie. Delikatnie odkładamy na miejsce. Delikatnie. To się wytnie. Jednak nie do końca. No, naprawiłem troszeczkę, ale jednak nie ma takiego mocnego... czucia w ręku. Na Wrocławskiej niewiele się działo, więc trzeba użyć troszeczkę magii. Edytka, wyciągaj. Mówisz, no bo... budzimy wszystkich? Budzimy, bo nie wiadomo, czy ostatnio te sukcesy to zawdzięczamy właśnie tym, że nie było déjà vu na śmietnikach, czy po prostu zadziałał różowy telefon. Ale nie ma co ryzykować, trzeba dzwonić. Dobra, już dzwonimy. Edytka, wtedy nikt nie odebrał. No, no zobaczymy. Właśnie. Może jakiś ranny ptaszek? Halo? No, witamy. Tak, będziemy szli na Wielkopolską. No dobra. No to jak będziecie mogli, to postarajcie się tam coś tam podrzucić. Dobra, buziaki, papa. I co? No, ktoś ranny tak? Ptaszek wstał i mówił, że coś będzie. Zaśmiałem się, aż parsknąłem śmiechem, bo myślałem, że ktoś powie, nie za dużo byście chcieli? Ostatnio wam tyle podrzuciliśmy, a wy tacy zachłanni. Dobra. Ale słuchaj, nie wiadomo co, ale podobno coś ma być, więc lecimy. Lećmy, sprawdźmy. O rajuśku. Ho, ho, ho. O rajuśku, jaka znajda. Edytko, przytrzymaj mnie ten telefon. Daj tylko ten patyczek. Bo my tak, to sobie zrzucimy, postaramy się. O, bo to co jest tak troszkę. Takie hops, ale tutaj, ja pierdykam, ale gabaryt. No kurczę, rewelacja. A może na śmieciarkę wrzucimy, żeby ktoś podjechał sobie samochodem? Na działeczkę. Oj, czekajcie, żebyście się nie... Nie, no stabilne jest. Pani, zapraszam. Siadajcie, rozgośćcie się. Odpocznijcie. Odpocznijcie. No nie, no fajne to. Fajne, nie jest, no. Nie jest, kochani, popękane. To jest po prostu tutaj tylko pewnie od wody, od deszczu czy coś takiego. Bo wydaje mi się, że to było na balkonie. Nie? Tak. Że to było na balkonie. Tutaj wszystko dosyć stabilne, nie połamane. Tylko dokupić podusie tutaj, tak jak tutaj był jakiś tu materacyk i zobaczcie. To można sobie, nie wiem, oczyścić, czy może zaimpregnować, wiecie, jakimiś środkami do drewna? Nie wiem, tak mi coś wpadło do głowy, żeby to, wiecie, odświeżyć, tak. No, no i co wy myślicie? Luksusowo. No pewnie. Robimy zdjęcie i wrzucimy na śmieciarka, jedzie. Tak jest. Zobaczymy. Może uda się to uratować. Nic dwa razy się nie zdarza, ale kochani, to było tu. To było tutaj. To jest ten śmietnik, w którym były te piękne cukiernice. No ale co? No trzeba się dobrze rozejrzeć. Trzeba się rozejrzeć na pewno. Zobaczymy co i jak. Bo... Nie wywożone, więc plądrujemy. No właśnie. To zaraz zobaczymy, czy... Tutaj są te rzeczy uszkodzone, które zostawiliśmy. Co nie? Skoro nie wywożone. Tak, tak. Zobaczymy. To powinny być.
Ale tak już splądrowaliśmy to wcześniej, kochani, tak szukaliśmy, że chyba nic innego więcej nie znajdziemy. Poza tymi uszkodzonymi rzeczami. Zobaczymy. Szkła nie było. Ale tutaj zobaczcie, nie wiem, jakiś smart dom, jakiś system alarmowy czy coś. Nie mam pojęcia zielonego. Bo tak, tutaj jest jakaś centralka. Rybko, przepuść. Już. Dzień dobry. To jak ciekawego. Ach, no właśnie, sprawdzamy. A u pana? A po staremu. Po staremu? No to dobrze. A co to jest? A nie wiem, to chyba jest jakiś system alarmowy. Może. Ale on jest całkowicie nowy. No to trzeba brać. No trzeba. Do zobaczenia. Do widzenia. Aha, pokazywałem wam? No. Przepraszam. Wszyscy czekają. Wszyscy czekają, zobaczcie, tutaj jest tak. To wszystko jest z folii jeszcze, zobaczcie, tutaj. Nowiuszkie. Ktoś stwierdził, że nie będzie się zabezpieczał. Nie wiem. Nie wiem, czekajcie. Ale tutaj zobaczcie, tutaj są dwa opakowania. One są w folii, zafoliowane całkiem. W ogóle nie otwierane. Faktycznie, no. Ulala. To jest chyba na lampka na ten, na ruch. Czujka taka, no. Na czujkę znaczy czujka. Się. Tutaj nie wiem co. No, trzeba się rozejrzeć. W internecie pozobaczyć, co to jest w ogóle. Kolejna nówka. Oj, oj, oj. Tutaj, bardzo proszę. Pilocik. Nieotwierane, zobaczcie. A nie, to otwierane było. Czekajcie, bo tutaj w tym to zaraz sprawdzimy trzy. No jest. Zobaczcie. Kurczę, cały system by był alarmowy? No nie, nie żartujcie. Coś niesamowitego. Ale tych nie było, szkła. Ale to zawsze jakiś fan. Zobaczymy, sprawdzimy, co to jest. Tak w reklamówce. Nowiuśkie. Leżało sobie na śmietniku. Ktoś tu się opie. To ratujemy. Oczywiście, no i sprawdźmy w ogóle, co to jest. Jak to? Co to? No. No to przynajmniej coś mamy. Jak z Media Expert. Kochani, wychodzę ze śmietnika jak z Media Expert. To, co lubimy najbardziej, czyli takie przemysłowe rzeczy w workach. Chociaż tam już nie. Tutaj jakiś kosz. Plastikowy. Pamiętamy. No, niestety, ale to zobaczcie, co zabierzemy. Patrzcie, jaka taczka uśmiechnięta. O! Rajuśku, jaka szkoda. O! No. Ajajajaj. A przecież teraz sezon się zaczyna na działeczki. To taczka przydałaby się, nie? No niestety. No właśnie, jaka szkoda. Ktoś za intensywnie pracował. O Rajuśku, tutaj. Dzień dobry. Dobry. Zobaczcie. No nic z tego nie zrobimy. No nawet jak się sklei, no to obciążenie i w ogóle. Ale czaderska, uśmiechnięta taczka. Wiosna. No tak. Szkoda. Ale na pewno rozejrzymy się, może jest więcej takich fajnych, ciekawych skarbów. Edytka znalazła worek z zabawkami, z jakimiś figurkami. Zerknijcie od razu. Co to są za... To jest psi patrol, czy co to jest? O, smerfetka! No. No, zobacz, jest tego. Troszeczkę jest. Figureczki zabieramy. Przydadzą się. Cała? Taka miseczka. Cała. O, fine porcelain. Jakby to powiedziała Edytka. No, coś takiego. Fajna miseczka. Fajna. No. Zabieramy. Ratujemy. Tu są pełne kubły. Tutaj są pełne kubły, przeglądamy. Jak coś będzie ciekawego, na pewno się dowiecie. Kochani, myślałem, że to solniczka. Tylko ta firma Durex ma chyba mało wspólnego z solą, co nie?
Prędzej z pieprzem. Może. O Rajuśku, jakie skarby, cuda można znaleźć, to siok. Nie no, pasowałby do pereł. No właśnie. Dobra, zostawimy na wierzchu, może się komuś przyda. Ale, no cóż, przeglądamy, zaglądamy, nic się nie dzieje. Tradycyjnie w połowie spacerku odpoczynek. Tak jest. Za nami plac Targu Staroci w Jastrzębiu. No i co się wydarzyło do tej pory? No słuchajcie, dałam ogłoszenie na Śmieciarka Jedzie, na tą maratonową kanapę, sofę, ławę. Ławeczkę, no. Także mam nadzieję, że ktoś tam się zgłosi po to. Fajna, dla nas fajna za sprawa. Spory gabaryt, niestety. No ale system alarmowy jest. System alarmowy jest, słuchajcie, no prawdopodobnie kompletny. Jeszcze sprawdzimy sobie w domku. Tak. Ale tak sobie pomyśleliśmy, że no ciekawe jak to by było u nas na przykład zamontować taki system, tylko że on chyba jest na czujnik ruchu. I co z kotami na przykład, no nie? Właśnie. Czy on tam ma jakąś taką tolerancję na zwierzęta, czy coś takiego? Nie mamy zielonego pojęcia, trzeba by tak zerknąć się co chwilę. Do instrukcji. No, ale ciekawostka. Może komuś nie przypasowało, może nie działa, albo też ma koty i się wkurzył, bo się ciągle włącza. Także zobaczymy. A tak, odpoczywamy. Przepiękna pogoda, jest 8 godzina, a tak grzeje. Krótko. Zisiok, w końcu. Także przed nami jeszcze druga połówka. Będziemy... Dobra. Po prostu chodźcie z nami. No. Co to można powiedzieć? To chyba była jakaś sofa wielka. Ale ile tu było szarpania się z nią. No właśnie. Nie? Zobaczcie, ile to roboty. No. Nic dla nas tutaj. A co to leży na dole? O, no nie wytrzymam. Edytka sroczka. A tu obok? A tutaj? Coś przewiercono... Przywiercone, tak? Perelowski, no 5 zł. No idziesz, to ty się rozglądaj, mówiłam ci, ja uczyłam cię. Jaka Edyta sroka jest, to po prostu szok. Ona wszystko, co się świeci, to jak nasz czaruś na Oriencie. No niesamowite. A jak? 1 grosz i 5 zł perelu przewiercone. No widzisz, czyli coś mamy. Do skarbony. Tak jest. No teraz jak się rozgląda, myślałby kto. Teraz trochę za późno. Lecimy. Dobieramy się do koszyczka. O, cały? Jaki piękny. No widzisz, fajny. Cały. Tutaj troszeczkę jest tak przerwane jedno takie ogniwo tutaj, ale... Może jeszcze się komuś przyda. Ale ładny, nie? Mhm. Dużo fantów nie mamy dzisiaj, to zabieramy wszystko. Zabieramy wszystko, co się trafi fajnego. A tutaj? Hejo, hejo! O, plecak jakiś. To połóż sobie to na dół i... Trzeba się dobrze rozejrzeć. Koniecznie. Co my tu mamy? Paris. Cóż tu ciekawego będzie? Oho, ho. Chyba późne rokokoko. Obmalować. Ale bajer. Jest tam uszczerbienie, są, nie? Tak, jest tam takie zjadnięte. Tak. Ale na działeczkę. Revelation. Co tutaj mamy jeszcze? Jakieś stare te. Co? Ciosny. Uważaj na oczy! To już są te swoje płody, zobaczcie, czosnek. Bardzo proszę. Ale to jest super. Dobra, przeglądamy. No ile? Przeglądamy. Co to jest? Taki? To jest jakiś jak ten... Jak na pranie. Tak, kosz na pranie, no. Jak kosz na pranie, nie? Coś tak ala. Coś tak ala, no. Już drutowane było. Bardzo dobrze. Tu też jest połamane. Dobra, no to rozglądamy się jeszcze troszeczkę, ale to na pewno weźmiemy, bo to super. Fajne, nie? No.
Kochani, kończymy spacerek w taki niecodzienny sposób, bo Edytka jak wrzuciła na śmieciarka jedzie zdjęcie tak. z tą ławą ratanową, tam wiecie co, widzieliście ją, no to odezwała się do nas osoba, która prosiła, czy nie dałoby rady tego zatrzymać, przytrzymać do popołudnia. No, to jest super, nie? No, to jest fajna. Więc zrobimy tak, że pójdziemy do domku po samochód, podjedziemy samochodem pod ten śmietnik. Jak będzie jeszcze, to zabierzemy. Tak jest. No i ta dziewczyna Przekażemy. Przyjedzie po południu, to sobie zabierze od nas. Także fajna strowa by była. Widzicie, że nie marnują się rzeczy. Jednemu się niepotrzebne, drugiemu się mogą przydać. Dla nas no zbyt duży ten gabaryt. Tak. Mam nadzieję, że zmieści się do samochodu. No zobaczymy. Nie, no zmieści się, zmieści. Natomiast fajnie, jak będzie służyło komuś innemu. Tak jest. Także papatki będą troszeczkę później, no bo jeszcze zerkniecie z nami, czy ta ława ratanowa tam jeszcze czeka. Tak jest. Właśnie podjechaliśmy, a tutaj pan sobie zabrał. Także było, czekało, pan zdąży sobie to zapakować. Bo byłam z panią akurat na łączach, także super fajnie, zmieściło się do auta. My jesteśmy zadowoleni. No to jak widzieliście, ławeczka dostanie drugie życie. Bardzo fajnie. Przyjechaliśmy samochodem, żeby przetrzymać to dla kogoś, ale ta dziewczyna mówiła, że może narzeczony się wyrobi szybciej. No i się okazało, że był tutaj nawet przed nami. Także super, widzicie, coś fantastycznego. Komuś coś niepotrzebne, przyda się innej osobie. Pewnie, że tak. Rewelacja. A wam oczywiście, jak zawsze, dziękujemy za poświęcony czas, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że też kilka fantów, które znaleźliśmy, były ciekawe. No wiadomo, nie są to cukiernice ząbkowickie, rąby i guziczki, ale zawsze coś. Trochę wieje. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy i do następnego. Się, pa.